Czy Jaruzelski i Kiszczak powinni zostać zdegradowani dzisiaj? Ja osobiście uważam, jeśli to jest moje zdanie, uważam, że nie do końca, ponieważ w jakiś sposób wtedy uznajemy, że ich funkcje są prawdziwe, tak? W jakiś sposób. Ja osobiście odbieram i myślę, że pokolenie młodych Polaków, patriotów uważa, że te stopnie Ludowego Wojska Polskiego to tak naprawdę stopnie z nadania Moskwy, z nadania komunistów, a nie prawdziwego polskiego wojska, więc w jakiś sposób odejmując im jedne funkcje i to tylko niektórym, w jakiś sposób legitymizujemy ich wcześniejszą władzę, tak? A jak należy przeprowadzić dzisiaj tą dekomunizację spóźnioną o 27 lat? No cóż, trzeba przeprowadzić ją do końca w jakiś sposób. Wiadomo, pewne rzeczy zostały ruszone, ale jak co chwilę się dowiadujemy, cały czas przedstawiciele komunistów są w różnych partiach też rządzącej. Są wszędzie. I trzeba to na pewno rozwiązać jak najprędzej. A czy jest pan za tym, żeby teraz wprowadzać jakąkolwiek dekomunizację? No, na pewno jest to potrzebne, bo dalej struktury komunistyczne funkcjonują w Polsce jak najbardziej. I sądzę, że jest to dobry krok, tylko zbyt późny uważam, bo to powinno być przeprowadzone 27 lat temu, zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. A jak należy dzisiaj przeprowadzić tą całą ustawę dekomunizacyjną po 27 latach? No jak? Tak jak trzeba, to znaczy po prostu odebrać wszelkie dodatkowe apanaże ludziom tamtego systemu oraz... Również tytuły, czy tam stopnie wojskowe? To znaczy tu jest problem, bo jeżeli odbierzemy im, znaczy zdegradujemy tamtych generałów, to uznamy ich za wojskowych, którzy w legalny sposób otrzymali swoje stopnie wojskowe, prawda? Więc nie degradacja, a odebranie, nie? Czyli po prostu zabieramy im to. Czy Jaruzelski i Kiszczak powinni zostać zdegradowani? To już dawno to powinni zrobić poprzednia ekipa, a nie teraz. Teraz to już jest troszeczkę za życia, tak. A jak właśnie dzisiaj powinna wyglądać dekomunizacja? Dekomunizacja wszystkich, to co PiS teraz robi, to robi prawidłowo, a powinni to robić 30 lat temu. Dekomunizacja, na czym powinna być? To, że wszyscy zweryfikować tych ludzi, którzy szkodzili dla kraju, dla Polaków i niszczyli całą Polskę, dzisiaj powinni być podstawieni być pod sąd. Pod sąd i to z grubej rury. I Kiszczak powinien zostać zdegradowany. Powiem szczerze, że najprawdopodobniej tak. To trzeba rozważyć pod wieloma względami, tak? Pytanie, czy na przykład teraz trupy, tak? Robić jak to tak zwany synod trupi, tak? Mi się wydaje, że patrząc na obecną sytuację, kiedy mamy już Polskę, powiedzmy, zbudowaną na tym etosie solidarnościowym, to naturalne jest, że jest pewne zwalczanie swoich przeciwników. Tak więc działanie Prawa i Sprawiedliwości dla mnie jest zrozumiałe. Tak? Czy jest pani za degradacją Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka? Tak. A ogólnie za odbieraniem emerytur? Proszę pana, bo ja mam już swoje lata. Ja, proszę pana, przeżyłam w Szczecinie rozruchy w 70 roku, w 80. Wiem, na czym to polegało. W swoim czasie robiłam to, co mogłam, robiłam, co robili ludzi, co robiła większość społeczeństwa. To po prostu, moim zdaniem, to byli bandyci. Ja pamiętam, proszę pana, to pana Jaruzelskiego wystąpienie tam w telewizji, że bandyci i tak dalej. To była katastrofa. A kraj był zrujnowany. Czyli ja uważam, że to jest po prostu słuszne. Z tym, że nie jestem przekonana, bo tak jak słyszałam w telewizorze, że śmieszne by było, jeśli mu się odbierze stopień generalski, żeby ogłosić, że szeregowy wprowadził stan wojenny. A czy czuje pani jakąś taką niesprawiedliwość, że właśnie tamci komuniści odpowiedzialni tutaj za śmierć między innymi w Szczecinie ludzi nie zostali rozliczeni? Oczywiście, bo nie zostali rozliczeni. Ja mam wielu takich znajomych, którzy nie zostali rozliczeni.
nikt ich nie rozliczał. Ja wie pan, w swoim czasie w 70 roku też jeszcze byłam bardzo młoda, ale też tam uczestniczyłam w tych zdarzeniach i później i po prostu wiem, jak to wyglądało, bo ja byłam naocznym świadkiem i nic im za to. Oprócz tego, czego nie wiem osobiście, ale o czym słyszę, że mają wysokie emerytury. A co robili? Ja pamiętam, proszę pana, od moich kolegów te słynne ścieżki zdrowia na Kaszubskiej w więzieniu. Co robili z tymi ludźmi? I to nie byli koniecznie demonstranci, tylko byli ludzie nawet wyłapywani z ulicy. Tam byli bici przez szereg tych zomowców. I proszę pana, ja to po prostu znam z opowiadań, nie z literatury, z opowiadań uczestników. I nikt nie zmieni mojego podejścia do tej sprawy. A czy jest pan za dekomunizacją? Tak, generalnie jestem za dekomunizacją. A jak ona dzisiaj powinna wyglądać po 27 latach? Przede wszystkim powinniśmy pozbyć się wszystkich symboli komunistycznych. Ostatnio ja jestem ze Stargardu. Został zlikwidowany Czerwona Gwiazda w centrum miasta, ale tylko dlatego, że zagrażała technicznie. Wciąż jest taki strach przed tym, że coś się stanie, jeżeli zlikwidujemy te pomniki. Zresztą przeniesiono na cmentarz. Myśmy zaczęli od takich drobnych rzeczy, a skończyć na tym, że po prostu wymienić ludzi, którzy wtedy uczestniczyli w tym systemie, ponieważ oni myślą w ten sposób. Ale jak to zrobić? Wszystkich, którzy na przykład należeli do PZPR-u, czy jak inaczej? W tej chwili niestety musimy to robić demokratycznie, bo jest demokracja. Więc musimy głosować nie na komunistów, tylko na normalnych ludzi. Czy właśnie tym komunistom, wszystkim SB-kom należy teraz odebrać emerytury i wszelkie tytuły? Tak. Oczywiście, że tak, proszę pana. Oczywiście. Ja znam kolegów, którzy ze mną w 70 roku brali czynny udział w strajku, którzy później ponosili różnego rodzaju represje, bo na przykład wyrzucono z mieszkania służbowego, proszę pana, i ci ludzie przez wiele lat żyli, no, wspierani byli przez krewnych, znajomych i tak dalej, bo nie mieliśmy takiej grupy, do czego ja kiedyś zmierzałem, żeby zrobić taką grupę samopomocy, czy ofiarą represji. I proszę pana, teraz, jeżeli ja słyszę, że na przykład taki urantówka, komendant wojewódzki policji, milicji wtedy, w stanie wojennym, który bezprawnie represjonował, nakazał aresztować ludzi, on ma renty, proszę pana, 12 tysięcy. 12 tysięcy. A jego ofiary niedokrotnie mają po 1000 złotych. Najśmieszniejsze to było to, że jeden z ludzi niby tego KOD-u mówił niedawno w telewizji, że on nie wyobrażał sobie życia za 2000. No wie pan, to jest, no w ogóle nie wiem, jak to nazwać. To nie ma określenia na tych ludzi. Uważam, że trzeba to konkretnie rozliczyć, sprowadzić wszystkie renty, no znaczy z takich pobudek czysto ludzkich. Nie uważam, że trzeba im wszystko zabrać, no bo to było niehumanitarne, nie? Ale należy im zabrać tyle, żeby mieli najniższą średnią. Najniższą średnią. Wie najniższą, taką. Tak, dziękuję bardzo. Wtedy będzie wszystko ok. Dziękuję bardzo. Czy Jaruzelski i Kiszczak powinni zostać zdegradowani? Oczywiście, bo młode pokolenie teraz, które wchodzi w życie, uczy się historii, swoją tożsamość buduje na historycznej wiedzy, na tym, jak są oni postrzegani w naszym społeczeństwie, w jaki sposób się o nich wypowiadamy. No i jeżeli o takich ludziach mówimy, że to byli generałowie Wojska Polskiego, no to taki człowiek ma... Miesza mu się po prostu, kto jest tym prawdziwym polskim żołnierzem, polskim wojskowym. I te ich stopnie zostały nadane przez wojsko tak naprawdę rosyjskie. To więc Wojsko Polskie powinno im odebrać takie odznaczenia. Czy Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski powinni zostać zdegradowani? Głupie pytanie, oczywiście, że powinni zostać zdegradowani. A ogólnie, czy należy odebrać te wszystkie emerytury z komunistycznym służbom? Tak, pracowali dla obcego, wrogiego nam wtedy mocarstwa, pod którymi byliśmy, można tak powiedzieć, pod zaborami Związku Radzieckiego. I tak, oni pracowali dla tamtych służb, dla tamtego kraju, dla wrogiego nam kraju, więc oni powinni im płacić emerytury, jeśli się im należy.